to ci niespodzianka, Zaremski znowu w innej robocie. Wczoraj był piątek, dzwoni telefon. Szczęść Boże, szczęść Boże. Żartuję. Dzień dobry, czy pan wozi śluby? Zdębiałem, bo wożę, ale od miesiąca odbieram tylko. Czy pan wozi auta? Z Niemiec, a tu. Czy pan wozi śluby? Panie. Panie, szanowny. Oczywiście wożę, wybił mnie z rytmu. A na kiedy pan potrzebuje, zapiszę sobie w kajeciku. Kajecik znacie. Wie pan, na jutro. Mówię, jajcarz z pana, tak serio, na kiedy? Panie, na jutro. Mieszkam z tą moją przyszłą żoną Agnieszką od 7 lat. I tak się jakoś zagapiliśmy z tymi około ślubnymi załatwieniami, że zapomnieliśmy o bryce ślubnej. No to nadupcam. Kwiatków cała maska. Strój elegancki. Jadę po nich. A później wam nakręcę kawałek tematyki. Nagram, w sensie, jak będę stał pod kościołem, o mailach od widzów, oczywiście anonimowo, i o telefonach, co się znajduje w pytaniach. Jest grubo. Jak już tu stoję pod tym kościołem, po młodych przyjechałem pod dom oczywiście wcześniej, co do minutki, oczywiście nawet minutkę lub dwie przed czasem, jak zwykle, mistrzunio. A pan młody, zgadnijcie co? Kompletnie go się nie znam. Jezus, go z YouTube'a! Widz. Ależ ten świat jest mały, a internet szeroki. Dobra, wracając do tego tematu, bo mam tu chwilę, godzinkę około, msza potrwa. Chciałem kilka takich z waszych maili, telefonów, ciekawostek, które mnie spotykają i nawet nachodzą codziennie. Dzisiaj telefon świeży. Dzień dobry, proszę pana, wczoraj byłem w Niemcach, przedwczoraj właściwie byłem w Niemcach, dzisiaj nad ranem wróciłem. Chciałem kupić swojej żonie auto, idąc tropem pana filmów. Pojechałem tam gdzieś 1200 km od domu, z Rzeszowa chłopak. No wyhaczył towarek, piątorinto tinto cycuś. Jednak okazało się, idąc do urzędu miasta, czy tam komendy policji, milicji, że jest strajk! I gówno nie zarejestrował. W piątek niestety, nie dość, że urzędy krócej czynne, to idąc tropem moich filmów, wpadka, bo 3 dni wycieczka. Żona, wiecie, kto ma żonę, ten wie, nieudany zakup, 3-dniowa wycieczka, 2 noce zarwane. Przesrane generalnie. To był taki telefon dzisiaj dramatyczny. Z jakiegoś maila pytanie, jakie byś polecił gościu auto do 6000 euro? Jak miałbym 6 koła euro drobnych, wolnych w sensie, to poleciłbym Mercedesa W126, 5-litrowa benzyna. Takiego bym sobie kupił, żeby już nie był do roboty. Ale myślę, że pytanie nie dotyczy tego Mercedesa, pytanie dotyczy auta dla ludu, czyli 6 Golf, 5 Passat. Kochanieńki, no przecież co się tobie podoba, to sobie wyhaczysz. Kurwa, co ja mam polecać? I tak się wszystko kiedyś spieprzy. I każdy trzeba serwisować, każdym trzeba zmieniać olej, rozrząd, trzeba płyny uzupełniać, wymieniać, w każdym. Auta nie są bezobsługowe. Ajajajaja, jeszcze jedno z pytań, też fajne. Ile kosztuje to E36? Co było na filmie z zeszłej środy? W 3 minucie 22 sekundzie? Bo nie miało ceny. Takich pytań jest dużo, bo wiecie, jak nie miało ceny, to ja ni chujeńki, ni zosieńki, ni marysieńki cen nie znam. Bo jak się okazuje, przy 2000 samochodów, które tam widzę, no nie zawsze na wszystkie place, czyli 1500 samochodów, nie zawsze na wszystkie place jeździmy z chłopakami, klientami, w sensie widzami, to przestań, kurde, no nie pamiętam i kropka. Jeżeli cena jest czytelna na szybie, napisana przez opalonego, to wiadomo, że to jest cena. O ja cię. Dobra, co tam się wam przydzieje? Cisza. A propos kościółek. Widać coś? Przez ten szyberdaszek. Pan zwa. Laski na kwiatki przyszły. Padło też pytanie, jaką kwotę trzeba mieć w euro, żeby się opłaciło przywieźć auto z Niemiec? Otóż 300 euro można przywieźć cennika 9.7. Też się opłaca tanio.
Kurwa, jakie pytanie. No, każda kwota jest opłacalna. Jeżeli tylko oczywiście kupisz, trafisz zajebiste, piękne auto, takie jakiego szukasz, lub auto, jakie chcesz na handel, na biznesa. Co za pytanie. Pytanie. A! Znalazłem na mobile.de, pisze chłopak. To wszystko z Facebooka, tam co setne, takie, co mi się trafiło do oka. Znalazłem na mobile.de brykę. Pięknie opisana. Numer win podany. I sprawdź mi, gościu, bo podobno masz kontakty. Po winie. Ale chwileczkę. Ale chwilunię. Niestety. Jeszcze jedna rzecz, kolejna, bo część z was ma takie adresy e-mail, że znalazłem je w tym, w spamie. Kilkanaście. Jak ktoś ma, ja sobie zapisałem. Mocny Egon. Małpa tam coś. Albo tu mam krótki pyrtek. Małpa.com.pl. No kurwa, litość. To, i to było pytanie o placę wyjazdną. Krótki pyrtek. Dobra. No to co? To ja mam tyle. Krokodyle. Czekam na ślub. Znaczy nie swój. Jezus Maria. Ja już po. I zarzucam o 16 dzisiaj filmik. Już 16 jest? Filmik zarzucam z ostatniego wyjazdu. Później będzie zmacania C-Maxa dla żony na placach niemieckich. Fajne są akcje. Wszystkiego dobrego. Ale co, jest elegancja, czy... Pozdrawiam Tychy, przypomniało mi się. I lodowisko. Chłopaki, czat. Narka. A pizdziawa, pizdziawa. Ah.